Będę się pomodlić. Boże nasz Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że tutaj w tym mieście, w tym miejscu możemy spotkać się, żeby otwierać Pismo i też szukać, co jest Twoją wolą, co to jest zbawienie, że możemy to rozumieć i też zastanawiać się, czy to dotyczy nas i jakie jest nasze miejsce w tym planie zbawienia. Prosimy Ciebie teraz o pokój, o mądrość, też i o te 5000 zaproszeń, które się rozeszło, żeby to słowo, które ludzie czytali, nie dawało im spokoju, żeby drążyło ich serca, żeby jeszcze zwrócili się do Ciebie, przeżywając może jakieś trudne chwile, żeby do tego wrócili i osobiście mogli w modlitwie zwrócić się do Ciebie i przyjąć to zbawienie. Prosimy Ciebie o Twoją łaskę dla tego miasta, tutaj, dla tej gminy. Też o doruchów Ciebie prosimy, żebyś tam, gdzie te zaproszenia były też i rozprowadzone, żebyś Ty, Panie, okazał łaskę dla tych miejscowości. Prosimy Cię o to, żebyś otwierał nasze umysły, serca, też i dał nam radości przy czytaniu Twojego słowa. Amen. Amen. Chciałbym przeczytać jeden wiersz z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 17 wiersz. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 17 wiersz. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Temat dzisiejszego wykładu jest pewność i radość zbawienia. Tak myślę, że tego rodzaju zdanie dla wielu ludzi wydaje się wręcz nieprawdopodobne, czy czymś, co sprawia wrażenie jakiejś baśni, bo jak można być pewnym zbawienia i co za tym idzie odczuwać radość zbawienia tutaj na tej ziemi. Najczęściej to, co słyszymy na temat zbawienia, to jest to, co kiedyś mi koleżanka w pracy powiedziała, to było kilkanaście lat temu, powiedziała: Zbyszek, ty tego nie wiesz, ja tego nie wiem i nikt tego nie może wiedzieć. I to jest coś, co najczęściej ludzie myślą, kiedy mówi się na temat zbawienia. A co dopiero? Pewności zbawienia, czyli żeby być absolutnie tego pewnym już dziś, teraz. I też kiedy zastanawiałem się nad tym, kiedy słowo zbawienie Polacy najczęściej wypowiadają, to przychodzą mi na myśl takie dwa zdania. Pierwsze zdanie jest: 5 minut Cię nie zbawi. Każdy to słyszał, może nawet każdy to wypowiedział. 5 minut Cię nie zbawi. Prosimy bardzo. Choć osobiście nie zgadzam się z tym zdaniem, bo jeśli ktoś ma 5 minut na to, żeby podjąć decyzję na temat swojego życia i śmierci, to okazuje się, że i te 5 minut może go zbawić. Tu jest krzesło, a tutaj... Tutaj nie ma krzeseł, chyba że jeszcze... Tak, no to weź, może tam jeszcze są gdzieś w tym holu, albo chłopcy by ustąpili tu jeszcze komuś. Ta pani jest tam gdzieś, może na ławeczce, wiesz, z przodu, to jeszcze 2 krzesełka. A więc te 5 minut może zbawić, jeśli komuś tylko tyle zostało na podjęcie decyzji. A drugie zdanie, które najczęściej Polacy wypowiadają, gdzie jest słowo zbawienie, to ci, którzy
chodzą czy chodzili do kościoła, je dobrze znają, wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Na każdej mszy to zdanie się powtarza. Wezwani zbawiennym nakazem. A więc co to jest ten zbawienny nakaz? Tu chodzi o to, że Pan Jezus mówił, tak się modlicie. Czyli zachęcał do modlitwy, która może uratować. A więc ten zbawienny nakaz to jest takie koło ratunkowe, które Bóg rzuca w naszym kierunku. I teraz, kiedy my modlimy się do Niego, to On nam odpowiada. Jeśli chodzi o nasze życiowe sprawy, jak również i przede wszystkim o sprawę naszej wieczności. A więc te dwa zdania, myślę, w Polsce są najbardziej znane, powszechnie wypowiadane. Więc zbawienie nie jest czymś nieznanym. Gdybyśmy teraz mieli dojść do tego, co to jest zbawienie, to w języku greckim to słówko soteria oznacza wybawienie, zachowanie, uratowanie. To znaczy, że zbawić to jest tyle, co uratować. Zachować od czegoś. I w Piśmie Świętym mamy takie podstawowe trzy znaczenia czy zastosowania tego słowa. Pierwsze miejsce to jest list do Filipian, 2:12. List do Filipian, 2:12. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. List do Filipian, 2:12. Starszy. Proszę, żeby starszy. Dziękuję bardzo. Sprawować zbawienie, to znaczy być człowiekiem uratowanym od wiecznego potępienia i żyć blisko Boga. Czyli żyć w bojaźni Bożej, bać się Boga, stronić od grzechu. Czyli to, co z tym prezentem, co Bóg mi dał, obchodzić się w sposób właściwy. To znaczy właśnie sprawować swoje zbawienie. Tak jest napisane, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Czyli dostaliśmy ten drogocenny prezent od Boga i teraz trzeba bardzo ostrożnie z nim się obchodzić. Nieraz dzieci dostają prezenty, które się szybko psują. My, jako ludzie zbawieni, jesteśmy wzywani do tego, żeby z czcią, z tym zbawieniem się obchodzić. Dalej mamy inne znaczenie, wybawienie od wrogów, od złego. To jest Łukasz, 1:71. Łukasz, 1:71. To jest wypowiedź Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, który mówi, może od 69 wiersza przeczytam, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. A więc tu chodzi konkretnie o wybawienie od tych, którzy ciemiężyli Izraela. Wiemy, że Izrael był wielokrotnie w niewoli u różnych narodów, czy to u Midianitów, czy u Rzymian na przykład. A więc to wybawienie od wrogów jest też znaczeniem tego słowa, wybawienie od złego. I to znaczenie, które nas najbardziej interesuje dzisiaj, to też z tego może Łukasza, 1:77 mówi nam,
aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Łukasz 1 rozdział 77 wiersz. Dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Oczywiście zbawienie nie dotyczy tylko Żydów, dotyczy także wszystkich ludzi. Na początku ono zwracało się w pierwszej kolejności do Żydów, ale jako że oni byli ludem wybranym, Mesjasz był Żydem, pisma były przechowywane, kopiowane przez Żydów i to zbawienie było najpierw do nich skierowane, ale kiedy oni nie chcieli go przyjąć w ogólności, wtedy Ewangelia zwróciła się do nieżydów. Apostołowie głosili Ewangelię już wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom. A więc zbawienie to jest ratunek od sądu. Wiemy, że Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie chodzi tylko o śmierć naszych ciał, ale chodzi o wieczne potępienie. Bo czytamy w tej Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 wiersz, że Bóg dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. To słowo zginął oznacza wieczne potępienie. Czyli każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony na wieki. Najkrócej mówiąc, nie pójdzie na wieczne męki. Jak sam Pan Jezus powiedział, kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony. Ludzie w ogólności wierzą w to, że każdy człowiek będzie miał ważone uczynki po śmierci i wtedy, jeśli będą one, powiedzmy, przeważały te pozytywne, to pójdzie do nieba, jeśli te negatywne, to pójdzie do piekła. Nowy Testament tego rodzaju Ewangelii nie podaje. Pan Jezus powiedział, kto wierzy temu, który mnie posłał, nie stanie na sądzie. Czyli już dziś na ziemi żyjąc wiem, że nie będę sądzony, nie będę oskarżony z powodu swoich grzechów. Dlatego, że zapłata za ten grzech, że kara za ten grzech została już poniesiona właśnie na krzyżu. Teraz mamy inne pytanie. Kto potrzebuje zbawienia? Znowu najbardziej ludzie powszechnie uważają, że zbawienia to może potrzebują narkomani, mordercy, na pewno ci, którzy siedzą w więzieniu, może jak ktoś jeszcze popełni coś potwornego, to powinien się nawrócić, mówimy, czyli się polepszyć. Ale jednak Pismo Święte ten wyrok wypowiada znacznie głębiej i w liście do Rzymian w 3 rozdziale czytamy takie zdanie. List do Rzymian, 3 rozdział, 10 wiersz. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Jest to bardzo gęsta sieć. To znaczy, że tutaj ktokolwiek w tę sieć wpada, to już w niej pozostaje. Ktokolwiek. To znaczy, że wszyscy ludzie tak naprawdę mieszczą się tutaj w tym zdaniu. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy w czymś upada. Każdemu czegoś brakuje. Jak tu też jest napisane w 23 wierszu tego 3 rozdziału Listu do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Może tak być, że dziecko rodzi się na przykład z wrodzoną chorobą i ono nie jest temu winne. Po prostu rodzi się takie, może mieć jakiś problem z krwią, dajmy na to, na przykład hemofilia. Dzieci mogą rodzić się z AIDS, też tak jest, nie są temu winne. Z grzechem też tak jest.
dzieci rodzą się już jako grzesznicy. Nie stają się grzesznikami mając 15 lat, tylko od urodzenia już są grzesznikami. To nie jest pusta kartka czysta, tylko ono, ten błąd grzechu, ta plama grzechu spoczywa na tym dziecku od samego początku. Dlatego, że grzesznicy rodzą grzeszników. A więc nie ma ani jednego sprawiedliwego. I brakuje im chwały Bożej, tej świętości Bożej. Czyli kto potrzebuje zbawienia? Odpowiedź w Biblii jest każdy. Choćby w oczach innych ludzi wydawał się porządnym obywatelem, dobrym ojcem i mężem, to jednak przed Bogiem jest brudny. Gdyby miał brudną twarz, to byście to widzieli. Ale nie widzicie mego serca, które jest brudne. A Bóg widzi. Bóg widzi. Bóg patrzy na serce, też i mamy to napisane w Biblii. I nawet Pan Jezus w pewnym momencie, to chyba jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, wylicza rzeczy, które pochodzą z ludzkiego serca. To aż wzdryga, co tam jest. A więc każdy potrzebuje zbawienia. I teraz tego ratunku. Od czego Bóg nas zbawia? Zapewne, jak już wspomnieliśmy, od wiecznego potępienia. To, co już czytaliśmy. Każdy, który nie wierzy, gniew Boży na nim pozostaje. I już jest potępiony. Jeszcze żyje. Jak wiecie, ja pracuję przy produkcji palet. I to jest tak, że jeśli kładę na przykład balik na tym stole przy maszynie i on wjeżdża do tej maszyny, tam są takie rolki i tak jest często, że gdzieś nagle z tej kory wyjdzie na przykład mrówka. I ta mrówka czuje te drgania i próbuje gdzieś uciec. Czy tu, czy tam. Nieraz ucieknie. Ja jej nie pomagam. I widzę, że ten balik wjeżdża do tej maszyny. Dla mnie to jest taka wizja piekło. I jedzie, jedzie, jedzie. Ten walec ją miażdży. Tam są piły. Koniec. I za każdym razem to mi tak świta, że tak dzieje się z każdym człowiekiem na tej ziemi. Jeśli nie znajdzie drogi ucieczki z tej taśmy, to po prostu idzie na ten przemiał. Oczywiście nie przestaje istnieć. Ta mrówka po prostu przestaje istnieć. Ale ten człowiek jest, jak czytamy w Biblii, dręczony na wieki wieków dniem i nocą. Czyli to jest nieustające cierpienie. Na wieki, zawsze. W przypadku tego balika, który jedzie do wielopiły, to jest kilka sekund. W przypadku naszego życia to jest może 50, może 70 lat. Ale ten czas ubywa go. Mija. A więc od wiecznego potępienia Bóg nas zbawia. Zbawia nas od grzechu. Grzech jest słowem, które dzisiaj nie jest modne. W psychologii takie słowo w ogóle nie ma znaczenia. Mówi się o traumie, o wpływie złego wychowania, złych rodzicach, jakichś innych rzeczach, które miały wpływ na wzrost człowieka, ale nie ma mowy o grzechu. Ponieważ psycholog nie powie wyznaj grzechy. Może powiedzieć porozmawiaj z kimś, to tak. Czy wybacz mu, jakiemuś człowiekowi, który cię zranił. Ale nie ma problemu, jesteś zły, wyznaj to Bogu. Proś o przebaczenie. Czegoś takiego w psychologii się nie mówi. A właśnie Bóg zbawia nas, czyli ratuje nas od grzechu i konsekwencji popełnienia grzechu. I chciałem przeczytać z listu do Rzymian, 6 rozdziału. List do Rzymian, 6 rozdział. Wiersz 18 mówi nam: uwolnieni od grzechu,
staliście się sługami sprawiedliwości. Albo 22 wiersz. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Mamy też w liście Jana, w pierwszym rozdziale, słowo, które mówi: krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. A więc Bóg ratuje nas od grzechu, od jego ciężaru, od jego konsekwencji. Jesteśmy też i zbawieni od prawa, czy też jak w naszym tłumaczeniu jest, od zakonu. Czyli od, krótko mówiąc, Starego Testamentu i wszystkich tych wymagań i przykazań, które tam są spisane. Czytamy o tym w liście do Galacjan, 3 rozdział. I wiersz 13. Galacjan, 3 rozdział, 13 wiersz. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Również i w liście do Efezjan, 2 rozdział, 15 wiersz. List do Efezjan, 2 rozdział, 15 wiersz. Możemy przeczytać: On, czyli Chrystus, zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Tutaj chodzi o wrogość pomiędzy Żydami i nieżydami. Żydzi stronili od wszystkich, którzy byli nieżydami. Nawet z nimi nigdy nie zasiadali do stołu. Ale tutaj Chrystus zniósł tę wrogość pomiędzy nacjami. I tu widzimy, zniósł zakon przykazań i przepisów. A więc przez ofiarę Chrystusa, jeśli z wiarą zwracamy się do Niego, jesteśmy też uwolnieni od tych przykazań i przepisów Starego Testamentu. Bo to jest nie tylko 10 przykazań, to jest 613 przykazań w sumie. Dalej też i od życia dla siebie samego, od tego, co przemijające, ponieważ Chrystus też nas wykupił od teraźniejszego wieku złego, czytamy w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, 4 wiersz. To oznacza, że ludzie, którzy uwierzyli Ewangelii, to są ci, którzy mają już wyższy cel tego życia. Chociaż dalej żyją w tym świecie, to jednak ich życie nabiera duchowego biegu. Zaczynają szukać tego, co ma wartość u Boga i to tym żyć, tym wypełniać swoje życie. Też jesteśmy zbawieni od gniewu Bożego. To znaczy, że Pan Jezus zapowiedział, że przyjdzie znowu, aby sądzić ten świat. I to czytamy też w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 wiersz. To chciałbym jeszcze przeczytać, bo to jest bardzo istotny fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 wiersz. Może od 9 przeczytam, troszkę dalej. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. A więc widzimy, że zbawienie dotyczy naszej teraźniejszości, naszej przyszłości, dotyczy naszej relacji z Bogiem, dotyczy naszego życia na ziemi, wszystkiego. Teraz możemy krótko zapytać, ku czemu jesteśmy zbawieni? Czyli jeśli od czegoś, no to do czego jesteśmy zbawieni? Na pewno jesteśmy zbawieni, aby być z Jezusem. Bo tak też i czytamy w liście do Kolosan,
że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do cudnej Jego światłości. Albo jak jest napisane też w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział, Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, 18 wiersz, jest napisane tak: aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc, aby być razem z Chrystusem w niebie. To jest nasz cel. Po to nas Bóg chce zbawić, aby być razem w Jego domu, tam gdzie On jest. Możemy sobie oczywiście teraz zadać pytanie, w takim razie, jak być zbawionym? Jak być zbawionym? I znowu są takie trzy, powiedzmy, odpowiedzi na to. Pierwsza odpowiedź jest taka, że jak większość ludzi mówi, w ogóle nie można być zbawionym. Ale gdyby tak było, zakładajmy, że Bóg stworzył świat, w ogóle nie zakładając, że ma zamiar kogoś ratować, to i nie miałby żadnego planu zbawienia, to wtedy w ogóle nie zapowiadałby nadejścia Zbawiciela. W Biblii jest aż gęsto od zapowiedzi nadejścia Zbawiciela, choćby prorok Izajasz. W ogóle nie byłoby potrzeby spisania Biblii, bo po co? Dla ludzi, którzy i tak idą wszyscy na śmierć, na potępienie, to po co byłoby spisywać Biblię, żeby jakoś poprawiali swoje życie? Nie byłoby czegoś takiego jak modlitwa, ani wysłuchiwanie modlitw. A jednak wierzę, że my tu w większości mamy doświadczenia z Bogiem, że Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Gdyby Bóg nie miał planu zbawienia, nie odpowiadałby na modlitwy. Na ziemi nie stanąłby krzyż. Nie byłoby czegoś takiego jak ukrzyżowanie Syna Bożego. A jednak było. Zatem to, że wszedł grzech, to, że ludzie są potępieni, to, że przyszedł Jezus Chrystus 2000 lat temu, to, że umarł i powstał z martwych, jest dowodem na to, że Bóg w ogóle ma plan zbawienia. Chce ratować. A więc nie jest to kwestia jakiejś tam wiary, jakiegoś wyznania, jakichś mglistych obietnic, tylko jest to Boży plan dla ludzi na tej ziemi. Bóg chce wziąć ludzi z tej ziemi do siebie, do swego domu, który nigdy nie był zbudowany. Inni jeszcze myślą, jak być zbawionym, czyli przestrzegać przykazań. Zachęcam do przestrzegania przykazań. Jak najbardziej, Pan Jezus też mówił, jeśli ktoś Go pytał, co mam czynić, przestrzegaj przykazań. Przykazań jest wiele. Jak wspomniałem, 613, 265 nakazów, 248 zakazów. To jest duża liczba. W tym wchodzą też ofiary ze zwierząt. Je także trzeba składać. A więc tych przepisów jest bardzo, bardzo wiele. Trzeba się z nimi zapoznać i wszystkie szczegółowo jedne po drugim spełniać. Jeśli ktoś myśli, że wystarczy spełnić 20 albo 100, to się myli. Trzeba spełnić wszystkie 613. I to nie jednego dnia, codziennie. To nie jest takie strzelanie do tarczy, że albo trafi, albo nie. Bóg jest święty i nic poniżej 100% Go nie interesuje. Dlatego, jeśli ktoś chciałby przestrzegać przykazań i na tej podstawie być usprawiedliwionym, niech to robi. Czytałem o tym, że jest najwyższy wieżowiec na świecie obecnie w Emiratach Arabskich. Ponad 130 pięter użytkowych, do tego jeszcze kilkadziesiąt w tego szpica. To jest 800 metrów do góry. Jeszcze inny jakiś miliarder chce budować kilometr do góry. Też w Emiratach Arabskich. I teraz wyobraźmy sobie taki wyścig
po schodach na szczyt. Można. Można jak najbardziej biec. I kto by chciał tam dobiec, powiedzmy, jako pierwszy, to ten zdobywa nagrodę. Ale jak to bywa w wieżowcach, jest winda. I zapewne windą wjeżdża się bez wysiłku na samą górę i zapewne szybciej. Wszyscy się zgodzimy, że tak jest. Zresztą są zawody w bieganiu na szczyt wieżowców. I ten bieg po schodach można by przyrównać właśnie do chęci przestrzegania tych przykazań. A wjazd windą to jest to, co Bóg przewidział. I to jest to, co czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 9 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 9 wiersz. Czytamy, który nas wybawił, czy też zbawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski. A więc jest ten bieg po schodach na górę, ale ten, który te zawody ustanowił, mówi, tu jest winda. Kto chce, proszę bardzo, można wsiadać i wjeżdżać na sam szczyt. I to jest właśnie Ewangelia, którą głosimy. Że Bóg daje nam możliwość osiągnięcia celu bez tego potwornego wysiłku w bieganie na górę. A i tak może się okazać, że nie damy radę, bo zmęczymy się, zasłabniemy po drodze. Braknie nam siły, choćbyśmy nawet bardzo chcieli. Może jeszcze jedno miejsce, które to mówi, to jest list do Rzymian, już cytowany. Jest to w ogóle fundament, jeśli chodzi o wykładnię Ewangelii. Warto go całego przeczytać. W 3 rozdziale czytamy takie zdanie. Pierwszy wiersz. Ale teraz, niezależnie od zakonu, czyli niezależnie od tych wszystkich przykazań, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A więc to jest zdanie Boga. Bóg uważa człowieka, który wierzy, za sprawiedliwego. Tego, który wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, tego Ratownika, Bóg go uważa za sprawiedliwego. I to jest za darmo. To jest Ewangelia, o której czytamy w Nowym Testamencie. A więc potrzebne jest zwrócenie się osobiście do Boga. Potrzebne jest wyznanie swojego stanu grzesznego, swojej grzeszności i prośba o przebaczenie. To wystarczy. Kto zbawia? Oczywiście Bóg jest Zbawicielem, a Bóg posłał Syna, a więc mamy tego, który jest Zbawicielem i przyszedł na tę ziemię osobiście. On jest tym ratownikiem. Tym jest Jezus Chrystus. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz. A więc imię Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest jedynym, który zbawia. On i tylko On.
Nie wystarczy szczerze wierzyć w cokolwiek. Trzeba osobiście uwierzyć Panu Jezusowi. Jezusowi Chrystusowi, który był na tej ziemi. I On jest Zbawicielem, a więc ja sam siebie nie jestem w stanie zbawić. Ktoś inny nie jest w stanie mnie wykupić, ani mnie zbawić. Bóg, Chrystus, może mnie zbawić. Pytanie, kiedy można być zbawionym? Kiedy Zacheusz spotkał się z Panem Jezusem, to wszedł na drzewo z ciekawości, żeby zobaczyć tego słynnego nauczyciela. Jezus się zatrzymuje i mówi: Zacheuszu, szybko zejdź, dzisiaj muszę być w twoim domu. I oni szli, nie wiadomo jak to długo było, za daleko chyba nie było, ale już jak doszli, to Pan Jezus mówi: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Czyli to była tylko krótka droga przejścia z głównej ulicy do domu Zacheusza. Może to było 10 minut, może pół godziny, nie wiemy. I już Zacheusz był zbawiony. To jest nadzwyczajne. I on już dał tego dowód, bo był gotów to, co ukradł, oddać. Więc widzimy, że to dzieje się szybko. Dziś. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: wy już jesteście czyści. Czyli mówiąc inaczej, wy już jesteście zbawieni. Kiedy z nimi rozmawiał. Więc nie przenosił zbawienia do gdzieś tam mglistej przeszłości, tylko tu, dziś. Tak jak i ten morderca na krzyżu. Do niego powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Na podstawie jego wyznania. Bardzo szybko. Nie mamy w Biblii ani jednego przykładu na to, żeby ktoś po śmierci miał być zbawiony. Jeśli ktoś czeka, że jest zbawiony po śmierci, czy że może być, to jest, nie ma na to potwierdzenia w obietnicach Bożych i jest to złudna nadzieja. Nie ma możliwości zmiany swego stanu przed Bogiem, czy naprawy, czy odkupienia, kiedy już z tego świata odejdziemy. Tak jak i ten bogacz w tej historii o bogaczu i Łazarzu usłyszał, że nie można przejść z jednego miejsca do drugiego. Nie ma takiej możliwości. To jest coś, co jest pewne, że człowiek wierzący, kiedy wychodzi z tego ciała, natychmiast jest przed obliczem Chrystusa. I to mówi apostoł Paweł: chciałbym wyjść z ciała i być u Pana. U Pana Jezusa. I teraz dochodzimy tak prawie do sedna tego tematu. Czy można być pewnym zbawienia? Czy można być pewnym zbawienia? Jest to w ogóle zadziwiające, że ludzie, którzy skądinąd są bardzo zorganizowani, rzetelni w wielu życiowych sprawach, są dobrymi fachowcami, inżynierami, budowlańcami, nie wiadomo jeszcze kim, matematykami, to jeśli chodzi o sprawę wiary, Boga i zbawienia, pozwalają sobie na daleko idącą niepewność. O tym to my nic nie wiemy. Tego nikt nie może wiedzieć. Ludzie, którzy są w innych sprawach skrupulatni i muszą dokładnie wiedzieć, jak ktoś idzie na badanie do laboratorium, to musi mieć dokładnie ten kwitek z dokładnymi danymi, jakie są wyniki badania krwi na przykład. Dokładnie trzeba to wiedzieć. Jeśli ktoś przyjmuje się do pracy, to on musi wiedzieć, czy będzie pracował 8 godzin, czy 16. Albo czy zarabia 1000, czy 5. To jest zrozumiałe. Nikt się nie przyjmuje do pracy, nie wiedząc, za co będzie pracować. Natomiast znowu miliony ludzi bardzo chętnie akceptują to, czy nic sobie z tego nie robią, że nie wiedzą, co jest po śmierci. I właściwie nie znają celu swojego życia. W ogóle się tym nie przejmując. A to przecież jest daleko bardziej poważne niż praca czy wynik, nie wiem, rentgena. Mówimy o sprawie wieczności. Dlatego, czy można być pewnym zbawienia? Jeśli czytamy Nowy Testament, to on aż bije pewnością. Są takie wypowiedzi, które po prostu zwalają z nóg. Na przykład pierwszy list Jana, 3 rozdział. Chciałem przeczytać kilka takich miejsc, które z absolutną pewnością się wypowiadają.
Pierwszy list Jana, 3:14 pisze Jan, apostoł Jan, ten, który był przytulony do Jezusa. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Tutaj człowiek wątpiący zaraz by zadawał 100 pytań. Ale zobaczmy, że ten apostoł dokładnie to wiedział. I nie tylko mówi o sobie, ale mówi o innych wierzących. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Albo... To było Jana 3, nie? 3:14. Albo z tego pierwszego listu Jana, 5 rozdział, przepraszam. Dwunasty i 13. Kto ma Syna, w sensie Jezusa Chrystusa, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Apostoł nie pisze, poczekajcie, jak umrzecie, to wtedy zobaczycie, czy będziecie zbawieni, czy nie. Wielu by chciało, żeby tak było napisane, ale nie jest. Słowo Boże wyraźnie mówi, abyście wiedzieli, jeśli masz Syna, uwierzyłeś w Niego jako swego Zbawiciela, uwierzyłeś, że On umarł za twoje grzechy, jesteś uratowany. I już dzisiaj możesz to wiedzieć. List do Rzymian jeszcze. 8:38. List do Rzymian, 8:38. Albowiem jestem tego pewien. Ktoś powie, czy można być w ogóle czegoś pewien w sprawach wiary i Boga? Ale tutaj czytamy, pisze Paweł, jestem tego pewien. I dalej mówi o tym, że nic nie jest w stanie odebrać mu zbawienia. Dlatego, że Bóg go kocha, czego dał dowód, zsyłając Chrystusa na ziemię. Tu są te wszystkie rzeczy wymienione. Teraz nie będziemy w to wnikać, bo nie ma na to czasu. A więc jestem tego pewien. Jeśli ktoś myśli, że tego nie można być pewnym, to znaczy, że potrzeba mu przyjąć zbawienie takim, jakim przedstawia je Bóg. Bóg obiecuje i zapewnia, że mówi prawdę. I trzeba w to uwierzyć. Oczywiście, że Boga nie widzimy, ale wierzymy tym, którzy Go widzieli. Bóg dał spisać tę księgę, której możemy ufać. Im więcej czytamy Biblię, tym bardziej jesteśmy pod wrażeniem jej wiarygodności. A więc czy można być pewnym zbawienia? Apostoł Paweł był pewien. On pisał o Tesaloniczanach, pierwszy list do Tesaloniczan, 1:4, wiedząc, że zostaliście wybrani. Pisze o w liście do Filipian, 4:3, wymienia wierzących. Przeczytam to. 4:3. Listu do Filipian. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Życia. Czyli są zapisane w niebie. Widzimy tę absolutną pewność, jaką on to pisze. Których imiona są zapisane w niebie. Skąd on mógł to wiedzieć? Jak on mógł tak się wypowiedzieć? Dzisiaj by ktoś powiedział temu apostołowi, człowieku, tego nie można wiedzieć. Nikt tego nie wie, dopóki nie wyjdziemy z tego życia. Dopóki nie umrzemy. Ale on by powiedział, wy nie wiecie, co mówicie. Pan Jezus obiecał, że będziemy zbawieni już w momencie, kiedy uwierzyliśmy, a nie kiedy umrzemy. Człowiek jest zbawiony w momencie nowych narodzin, a nie w momencie śmierci.
I pozostaje nam jeszcze temat radości zbawienia. Chciałbym podać takie dwa przykłady, gdzie w jednym momencie tej radości nie było, w innym była. Kiedy w 2010 roku, w 2000 roku, przepraszam, zatonęła łódź, okręt podwodny Kursk. To było 12 sierpnia 2000 roku. To dopiero 21 sierpnia Norwegowie weszli tam do tych pomieszczeń, do których można było wejść. Akcja była prowadzona bardzo długo, żeby nie powiedzieć opieszale. I ileś dni, kiedy ten okręt już był pod wodą, ci, którzy tam, nurkowie, którzy tam wchodzili, czy byli blisko, słyszeli walenie czymś w jakieś metalowe, czy może w ścianę tego okrętu. To było SOS. I wtedy też tak ktoś w wiadomościach powiedział, że matka tego telegrafisty, jakoś to tam się rozeszło, po prostu była bardzo taka roztrzęsiona. Może to jej syn, bo on był telegrafistą. On znał na pewno alfabet Morsa. Jeszcze żyje. Ale jak wiemy, nikt z tego okrętu się nie uratował. Nikt. Cała załoga poniosła śmierć. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ten skrót SOS to jest Save Our Souls, czyli ratujcie nasze dusze. Nikt nie został uratowany. Innym przykładem jest wydarzenie, które miało miejsce w 2010 roku, 5 sierpnia. To było tąpnięcie w kopalni złota w San Jose w Chile. I tam 33 górników ponad 600 metrów pod ziemią zostało odciętych. I spędzili tam 70 dni. 70 dni w ciemnościach. No może nie całkiem 70, bo w pewnym momencie już tam do nich się dowiercili. Jakieś tam światło czy baterie mieli. W każdym razie 70 dni byli pod ziemią. Była rozpoczęta akcja. Był specjalny odwiert, te ponad 600 metrów zrobiony, taki tunel po to, żeby kapsułę wpuścić. I pojedynczo tych górników, 33 górników wyciągano na zewnątrz. Była to bardzo skomplikowana operacja. Od razu mieli zakładane po wyjściu okulary, czy przeciwsłoneczne, żeby nie oślepnąć. 70 dni pod ziemią, to jest prawie 2,5 miesiąca. Były wiadomości, że oni tam odchodzili od zmysłów, po prostu, będąc w tym, bądź co bądź jakimś na małej przestrzeni. W każdym razie wszyscy wyszli. Możemy sobie wyobrazić, cieszyli się. Niewątpliwie. Wielka radość widzieć słońce, nareszcie wyjść z tej dziury. I teraz, czy człowiek, który ma świadomość odpuszczenia grzechów, świadomość, że niebo jest jego domem, że Bóg jest jego Ojcem, że Chrystus jest jego Zbawicielem, że ma pokój z Bogiem, o czym czytamy też w liście do Rzymian. Pokój mamy z Bogiem, bo dopóki się nie jesteśmy pojednani, to jesteśmy wrogami Boga. O tym też mówi nam list do Rzymian. A więc człowiek, który otrzymuje też ten prezent życia wiecznego, prezent Ducha Świętego, osoba Ducha Świętego, zamieszkuje w każdym człowieku, który się nawrócił. I ten Duch Święty daje nam rozumieć Pismo, daje nam przeżywać radość, powstrzymuje nas od grzechu, daje, że mamy siłę mówić innym o Jezusie. A więc czy taki człowiek nie przeżywa radości? Oczywiście. Kiedy myślimy o wakacjach, że mamy jechać, to dodaje nam skrzydeł. Albo jeśli ktoś ma kredyt i go spłaci, czuje, nareszcie mam to za sobą. Albo ktoś miałby wyrok, nie wiem, śmierci i byłby uwolniony. Cudowne przeżycie. Coś takiego przeżywa człowiek, który przychodzi do Jezusa i ma świadomość, że ktoś za niego cierpiał. Że ten ktoś obdarował go w
wszelkim, jak czytamy, duchowym błogosławieństwem niebios. Królowie w tym świecie mogą dać pół królestwa. Bóg dał wszystko. Wszystko, co miał w niebie, nawet swego Syna. A więc mówimy o tym, że człowiek wierzący jest to człowiek, który ma radość. I radość zbawienia jest nieodłączną cechą pewności zbawienia. I muszę zadać ostatnie pytanie. Czy wszyscy tutaj na tej sali mają pewność zbawienia? W takim razie, jeśli ktoś nie ma tej pewności, czy nie może tego zrobić, mieć jej dziś? Może. A jeśli dziś, dlaczego nie teraz? Dlaczego czekać do jutra? Gdybym miał to wszystko podsumować, to powiedziałbym, że wszyscy potrzebują zbawienia. Bóg wyszedł naprzeciw, dając swego Syna w ofierze. Teraz każdy, kto wierzy, już dziś może cieszyć się życiem wiecznym, być tego pewnym. Tu, w tym życiu. I przeżywać społeczność, chodzenie dzień po dniu z Bogiem. Zbawienie jest prezentem, który daje Bóg, taki bilet do nieba. Jak jest napisane, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, czyli to działa przez wiarę. Nie jesteśmy zbawieni bez naszej woli, ale potrzebujemy się z tym zwrócić, z tym pragnieniem czy pytaniem osobiście do Zbawiciela, do Pana Jezusa. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie jest zbawiony, niech dziś osobiście to uczyni. Wielu ludzi porównuje Boga do człowieka i myśli, że Bóg to jest człowiek. Coś się stało na ziemi, dlaczego Bóg to zrobił? Coś gdzieś nie wypaliło, Bóg zawinił. Ale Bóg nie zawinił. Bóg wszystko zrobił bardzo dobrze i zbawienie zrobił bardzo dobrze i posłał swojego Syna jako Zbawiciela świata. I Bóg nie zbawia do ziemi, ani na ziemi, tylko Bóg zbawia do nieba. I nie zbawia tylko dla tego życia, które tutaj jest na tej ziemi, ale zbawia po prostu na wieki od naszych grzechów i win. Wielu ludzi nie pojmuje w ogóle Boga. Kiedy zastanowimy się nad tym imieniem Jezus, i nad tym imieniem, że jesteśmy nazwani chrześcijaninami, to tym samym powinniśmy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy tacy jak Jezus, tak jak Chrystus. Nosimy Jego imię chrześcijanie. Pan Jezus był na ziemi, poszedł na krzyż, oddał swoje życie. I nie ma Go teraz na ziemi, On po prostu jest w niebie. I teraz zadajmy sobie pytanie. Jak żył Jezus? A ja noszę Jego imię. Gdzie jest Jezus? I czy po prostu ja tam też będę? Pan Jezus jest w niebie. Czy będę w niebie? Czy mam pewność zbawienia? Pan Jezus po prostu nie mówił tutaj na tej ziemi o tym, że On przyjdzie na ziemię i tu będziemy żyli. On powiedział, że radujcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. On mówił o niebie. Mówił do uczniów: ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ciągle mówił o niebie i o zbawieniu naszych dusz. Zbawienie to jest coś, co każdemu człowiekowi jest potrzebne. I dlatego musimy sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli
w ogóle myślimy, mówimy i modlimy się do Boga, to modlimy się do nieba. Bo Bóg jest w niebie. My jesteśmy na ziemi. Ale On wszystko wie, co jest na ziemi. Zna każde serce i każdy czyn. Zbyszek wspomniał o Zacheuszu. Kiedy Pan Jezus byłby tylko cielesnym, nie byłby duchowym, to nigdy by nie wiedział i nie spojrzał do góry na drzewo sykomory i nie widziałby tam Zacheusza. Ale Pan Jezus po prostu, kiedy już podjął decyzję Zacheusz w sercu swoim, muszę Jezusa zobaczyć, to on już wtedy wiedział o tym, jaki jest stan jego serca. I tak samo z każdym jednym z nas, kochani. Kiedy żeśmy chcieli przyjść do Jezusa i kiedy żeśmy chcieli po prostu wyznać Mu swoje grzechy, to On już o tym wiedział i kierował naszymi sercami, abyśmy to zrobili, abyśmy do Niego przyszli, abyśmy się wyznali swoje grzechy, a On po prostu momentalnie dał nam pewność zbawienia. Ja przeżyłem pewność zbawienia, mam pewność zbawienia, jestem w niebie. Dzisiaj jedna pani dzwoni do mnie i mówi, czy nie chciałby pan przyjść na spotkanie ze zdrową żywnością? A ja mówię, pytam ich, a co wy tam oferujecie? I tłumaczy mi tam, że to będzie to i to i tamto i wszystkie inne rzeczy. A ja mówię, czy nie macie czegoś na to, aby człowiek miał pewność i radość zbawienia? Nie macie czegoś, coś na wieczność? Bo pani mówi ciągle wszystko o tym życiu. Ona mówi, że tego nie mają. I zadałem jej pytanie. Niech pani się zastanowi, kim dla pani jest Jezus Chrystus. Skończyła rozmowę. Także widzimy, wielu ludzi zajmuje się życiem, zajmuje się zdrowym życiem, ale nikt nie zajmuje się, może powiedzieć, zdrowym życiem w niebie. Żeby mieć po prostu życie w niebie z Bogiem, z Panem Jezusem, który przyszedł po to, aby nas zbawić. Zastanowiło mnie kiedyś takie pytanie, po co, dlaczego Bóg osądził Pana Jezusa? Dlaczego? Ostatnio będąc w więzieniu, zadaliśmy to pytanie więźniom. Dlaczego Bóg osądził Pana Jezusa? Wszyscy poprawnie odpowiedzieli. Chciał zbawić ludzi. Ale dlaczego nie osądził nas za to, że jesteśmy grzesznikami? Bo byśmy zginęli. I w miejsce nas osądził swojego własnego Syna. To jest miłosierdzie. I możemy zadać następne pytanie. Dlaczego jeszcze czekacie? Dlaczego jeszcze, możemy powiedzieć, pozostajecie, możemy powiedzieć, w takiej niepewności? Dlaczego nie chcecie zrobić tego dzisiaj? Tego, żeby przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie i mieć pewność zbawienia. Łotr na krzyżu, który oddał całe życie w ręce Zbawiciela, to mówi, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. On myślał, że Pan Jezus dopiero w niebie by nie za nim prosił. A Pan Jezus mu odpowiada, tu na ziemi. Sprawy z naszym życiem musimy załatwić tu na ziemi. Nie da się załatwić tego w niebie.
skoro zostały grzechy uczynione na ziemi, to na ziemi muszą być te sprawy załatwione. Skoro Bóg posłał swojego Syna na ziemię i na ziemi Syn Boży został ukrzyżowany, to te sprawy muszą być załatwione na ziemi. Skoro Bóg by to widział inaczej, to by tą sprawę nie musiał Pana Jezusa posyłać na ziemię. Załatwiłby inaczej. Ale On posłał swojego Syna na ziemię, aby stał się ratunkiem. I teraz mamy możliwość wołać do Zbawiciela, którego, można powiedzieć, został ukrzyżowany w zamian za nas na tej ziemi, abyśmy mogli być my uratowani i zbawieni. I dlatego, kochani, nie można tego odkładać do jutra i zostawić tego sobie tak. Jakoś tam będzie. Jakże wielu ludzi po prostu do tego podchodzi w całkowitym, można powiedzieć, opieszałości, nie przywiązują do tego wielkiej wagi, dlatego że uważają, że jakoś tam będzie. To jest po prostu lekceważenie Bożej świętości i Bożej łaski, pogardzenie. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W Ewangelii Jana, 6 rozdział, Pan Jezus dał takie zapewnienie. To jest 37 wiersz. Tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. I jeżeli przyjdziesz do Jezusa, to On cię nie odrzuci. Nie będziesz pierwszym przypadkiem osoby, która przyszła do Jezusa i nie została przyjęta. Pan Jezus powiedział to wyraźnie. Nikogo, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. A w jaki sposób do niego można przyjść? Można przyjść w sposób, który opisuje apostoł Jan w pierwszym liście Jana. Tu jest powiedziane w 9 wierszu pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana, że jeśli wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Tak właśnie jest, że jeśli przyjdziesz do Boga w modlitwie i powiesz Mu, że masz grzechy, te grzechy powiesz Bogu, to Bóg dał obietnicę, i On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy ci i oczyści cię. I wtedy już możesz mieć pewność, że jeśli przyszedłeś do Boga, wyznając, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Jego ratunku, to On da ci zbawienie. Jeszcze list do Rzymian, do którego dzisiaj się odwoływaliśmy, 10 rozdział, 9 wiersz. Rzymian 10:9. Też jest tu wyraźnie powiedziane, zagwarantowane, że jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Prosta rzecz. Uznać, że Jezus jest tym, który ma moc życia i śmierci, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, jest Panem. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus i Duch Święty. I Pan Jezus jest Bogiem. On ma władzę na niebie i na ziemi. I On ma władzę ciebie uratować. I jeżeli teraz
uwierzysz w swoim sercu, że On był pogrzebany i został wskrzeszony z martwych i poniósł tą doskonałą ofiarę krzyża za ciebie, to masz zagwarantowane, że twoje grzechy są przebaczone, że jesteś zbawiony i nikt ci tego zbawienia, jak już czytaliśmy wcześniej, nie jest w stanie wyrwać. Ani przyszłość, ani przeszłość, bo przeszłość regulujesz i przyszłość, i teraźniejszość właśnie przez to, że tą ofiarę Pana Jezusa traktujesz jako złożoną za ciebie. I jest w Kolosan napisane, że Bóg odpuścił tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, wszystkie grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I też wiemy, że ani teraźniejszość, ani przyszłość nie jest nas w stanie oddzielić od miłości Bożej. A skoro tak, to możemy się tym radować. I to, jeżeli można tak powiedzieć w skrócie, jest gwarancja pewności zbawienia. Ofiara Pana Jezusa jest doskonała i ta doskonała ofiara jest gwarantem pewności zbawienia, a z tej pewności wypływa radość zbawienia, bo skoro jestem uratowany od piekła, na które zasłużyłem, to jak mam się nie radować, jak mam się nie cieszyć? Się tylko w momencie, kiedy zasmucamy Ducha Bożego Świętego. To jest list do Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz. Jeśli Duch w nas, będąc, czuje się niezręcznie, kiedy my coś wypowiadamy albo coś robimy, co jest zaprzeczeniem tej Bożej Świętości, Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz, jeśli ten zacny gość, który jest w nas, czuje się niezręcznie, to my też jesteśmy wtedy zasmuceni. Brakuje siły, nie ma chęci. Tak jakby zapomnieliśmy o tym, z jakiego powodu możemy się cieszyć. Ta radość jest przygaszona. Ale to nie musi trwać ciągle, kiedy grzech wyznajemy. Duch Święty znowu może się, tak powiedzmy, dobrze w nas czuć. Dużo, ale śpiewania mało.
zacząć śpiewać cudowną Boże łaskę. Zadziwiasz rzeczywiście tą swoją miłością i im bardziej to zgłębiamy, tym bardziej to nas zachwyca, jak daleko ta miłość sięga, jak jest niezruszona, bezwarunkowa. Dziękujemy Tobie, że dzisiaj mogliśmy sobie o tym przypominać i też mamy do Ciebie taką gorącą prośbę, abyś ci, którzy jeszcze tutaj dzisiaj będą w tym pomieszczeniu, nie mają tej pewności i radości zbawienia, aby mogli ją posiąść. I my wiemy, Panie, że nikt nie może zwrócić się do Ciebie, jeśli go wcześniej Bóg nie pociągnie. I wiemy, że to już się stało, że Ty wlałeś to zainteresowanie, to rozważanie do serc wszystkich, którzy tutaj są. Prosimy Ciebie, aby to zbawienie właśnie mogło tak rychło przyjść, aby ten Duch Święty mógł wejść do każdego serca. Prosimy Ciebie jeszcze raz o to miasto, o Wieruszów, aby to wezwanie, które było skierowane do wszystkich, nie pozostało bez echa. Może wielu ludzi to czytało, ale nie miało odwagi przyjść, albo miało jakieś przeszkody. Prosimy Ciebie o nich, aby właśnie, żebyś Ty ich pociągnął ku sobie, żeby oni mogli być uratowani przed tym nadchodzącym czasem gniewu Bożego. Bo Ty jesteś Bogiem miłości.
ale też Bogiem, który jest sprawiedliwy i nie może pozostawić żadnego grzechu bez kary. Dziękujemy Tobie, że za nasze grzechy ta kara została złożona na Ciebie samego. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty byłeś gotów umrzeć za nas, w nasze miejsce. Dziękujemy Tobie, że dałeś też tutaj to pomieszczenie. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, prowadzenie nadal, abyśmy w przyszłości mogli kontynuować to, co Ty, Panie, do czego Ty nas wzywasz, abyśmy właśnie głosili tę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Dziękujemy Tobie za ten czas. Amen. Amen. Na przybycie, za wsparcie. Wierzę, że dalej będzie. Pomodlimy się. Panie Jezus, Zbawco nasz, dziękujemy Tobie za tą łaskę, że Ty dajesz tę możliwość, że tutaj, na tym miejscu, tutaj w Ostrzeszowie, może być opowiadana Twoja Ewangelia. I tak, Panie, Tobie dziękujemy za tą łaskę, że jeszcze to słowo jest otwierane i jeszcze jest z niego czytane. I też Ci dziękujemy za te chętne serca, które chcą też słuchać. I tak prosimy Ciebie, abyś Ty je otwierał. Tak, to wszystko Tobie możemy jedynie oddawać i Ciebie o łaskę prosić, abyś Ty dzisiaj darował słowo i darował miłosierdzie do serc, aby mogli wszyscy, którzy pragną być zbawieni, aby chcieli uwierzyć i Tobie całkowicie oddać swoje życie. Dziękujemy Ci jeszcze raz i za tę możliwość, którą dzisiaj dałeś, bo to wszystko jest wielka łaska Twoja. Amen. Amen. Serdecznie wszystkich witam i chciałbym na początek, żebyśmy kilka miejsc ze Słowa Bożego wzięli pod uwagę. Tak dla ułatwienia przygotowałem taki skrypt z tymi wersetami, które na początek będą przez nas analizowane.
razem proszę się tak zaopatrzyć. Są to miejsca, które wyraźnie pokazują nam, co Słowo Boże mówi na temat naszego przyszłego domu, czyli nieba. Nowe Testamenty są tu na ladzie. Jeżeli ktoś ma potrzebę, to bardzo proszę też się zaopatrzyć w Nowy Testament. I pierwsze miejsce to jest miejsce ze Słowa Bożego z listu do Filipian. Konstrukcja tego skryptu jest taka, że jest podane miejsce ze Słowa Bożego i do tego Nowego Testamentu jest podana numeracja stron, tak żeby było łatwiej. Czyli strona 254. Pierwsze miejsce są to słowa apostoła Pawła, który wyraźnie stwierdza: nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. I z tego krótkiego fragmentu jest kilka myśli, które są bardzo ważne z punktu widzenia tego tematu dzisiejszego. Czy niebo jest twoim domem? Słowo ojczyzna właśnie jest domem. Ojczyzna, czyli miejsce, gdzie czujemy się dobrze. Ojczyzna, czyli miejsce, za które chcemy umierać i dla którego chcemy żyć. I tutaj Słowo Boże mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. To mówi apostoł Paweł do ludzi, którzy razem z nim mieli pewność, że są własnością Pana Jezusa, że są zbawieni. Do tych ludzi apostoł Paweł kierował te słowa, a więc wiedział, że on ma dom w niebie, że ten dom jest dostępny przez dzieło Zbawiciela, który tutaj jest w tym wierszu wymieniony. Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Więc z nieba oczekujemy tego Zbawiciela, który przyjdzie po nas i weźmie nas do nieba. I w niebie zawsze z Nim będziemy. Jest tutaj druga informacja, że to ciało, które teraz mamy, nie jest ciałem, które będziemy mieli na zawsze. Bo jest wyraźnie powiedziane, że nasze podłe ciało będzie przemienione do podobieństwa ciała Pana Jezusa. Czyli to ciało, które dzisiaj przysparza nam wiele radości, ale też wiele trosk wraz z procesem psucia się go, czy też ograniczonością, że nie możemy być wszędzie, gdzie chcemy, w takim czasie, jakbyśmy sobie życzyli, że się męczymy, że nie możemy zrobić tyle rzeczy, ile byśmy chcieli, że przejęzyczamy się, tak jak ja przed chwilą. To są wszystko elementy, które w niebie będą nieznane, bo będziemy mieli ciało Pana Jezusa, podobne do Jego ciała. Czyli będziemy mieli ciało takie doskonałe, jakie Pan Jezus ma obecnie. I jest tutaj jeszcze bardzo ważna informacja, że Pan Jezus ma moc, którą poddać sobie wszystko może. Wszystko Pan Jezus jest w stanie kontrolować i my wiemy, że to robi. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I to Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest tym, który nie tylko obiecał nam niebo, jeżeli przyjdziemy do Niego i skorzystamy ze zbawienia, ale Pan Jezus jest tym, który ma moc
żeby to niebo nam zagwarantować. Więc to jest bardzo bogaty fragment. Nie powinniśmy szukać innych pociech, jak właśnie tylko w Panu Jezusie i wiedząc, że jeśli On stanie się naszym Zbawicielem, bo Mu zaufamy, to niebo wtedy jest już naszym domem. Drugi fragment, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 1 do 3 wiersza, to jest strona 230. I tutaj apostoł Paweł kieruje swoje słowa do również wierzących w Pana Jezusa i mówi z pełną przekonania, gwarancją, wie to z całą pewnością. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga. Dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba, jeśli tylko zostaniemy znalezieni, odziani, a nie nadzy. I tutaj widzimy, że Pan Jezus zagwarantował nam dom w niebie, a ten nasz doczesny dom, w którym teraz przebywamy, jest porównany do namiotu. I dokładnie chodzi o to, że to nasze ciało jest takim, jak gdyby namiotem. No dobrze, jeżeli moje ciało, jeżeli twoje ciało jest namiotem, to kto mieszka w środku? Słowo Boże mówi, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Nie tylko ciałem, jak chcieliby ślepi materialiści, lecz jest również duchem i jest również ciałem. I śmierć ciała nie narusza życia duszy, śmierć ciała nie narusza ducha, życia ducha. I te fakty, biorąc pod uwagę, możemy przyjąć za pewnik, bo apostoł Paweł mówi, wiemy. I wiemy, że ciało się rozpada. Czy ktoś na tej sali wątpi w to, że ciało kiedyś się rozpadnie przez śmierć? Wystarczy pójść na dowolny cmentarz, żeby zobaczyć, jak każdy kamień jest świadkiem, że ciało umiera. Ale dusza i duch nie umierają wraz z ciałem. Pan Jezus powiedział wyraźnie, żeby się nie bać tych, którzy zabić chcą ciało, bo potem już nie mają nic więcej do zrobienia. Mamy raczej mieć bojaźń przed tym, który ma moc, aby i ciało, i duszę niszczyć w piekle. O Boga tu chodzi. Mamy mieć w poważaniu Boga. Mamy bać się Boga. Dlatego, że On ma władzę nad wszystkim. I tak naprawdę najcieńsza nić to jest nić życia. I kontrolę nad tym, kiedy nasza nić życia się przerwie, ma tylko Bóg. I On w dowolnym momencie może powiedzieć, że jest koniec. Rozpada się w tym momencie namiot. I jeżeli ktoś nie ma nadziei w Panu Jezusie jako Zbawicielu, to wtedy dusza idzie do miejsca, które nie jest miejscem, które było przewidziane pierwotnie dla ludzi. Bo Pan Jezus powiedział do potępionych na sądzie, jest taka sytuacja w Mateusza, 25 rozdział, gdzie jest zapowiedź, co się stanie na sądzie i tam Pan Jezus wyraźnie mówi, idźcie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Piekło zostało przygotowane z myślą o
bezbożnych demonach, o diabłu i o jego aniołach. To były jedyne postacie, dla których piekło zostało zgotowane. Niestety ludzie też się tam znajdą. Dlatego, że niektórzy ludzie odrzucą Ewangelię Pana Jezusa i pójdą do miejsca zgotowanego diabłu i jego aniołom. Ale my dziś koncentrujemy się na niebie. Czyli jeśli chcemy mieć pewność, że niebo jest naszym domem, to musimy przyjść do gospodarza tego domu, którym jest Pan Jezus Chrystus, który powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie ma ani jednej osoby, która mogłaby na sądzie powiedzieć, że przyszłam do Pana Jezusa, a On mnie odrzucił. Nie będzie takiej osoby. I dlatego nikt nie będzie miał wymówki, bo odpowiedzialnością człowieka jest to, żeby bać się Boga i przyjść po zbawienie do Boga. I widzimy, że tutaj w tym drugim liście do Koryntian, 5 wierszu, jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, mają zagwarantowany dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Jest to gwarancja Słowa Bożego. I Słowu Bożemu możemy zaufać bezkrytycznie i bez jakichkolwiek wątpliwości. Słowo Boże mówi wyraźnie, co jest prawdą. Słowo Boże jest pewnością, na której możemy budować swoje życie. Bo Słowo Boże ma pieczęć Bożą, że jest nieomylne. I skoro Słowo Boże mówi, że jeśli przyjdziemy do Jezusa, to On nas nie wyrzuci precz, to tak jest. Dlatego 3 wiersz mówi wyraźnie: jeśli tylko zostaniemy znalezieni, odziani, a nie nadzy. Jeśli będziesz odziany w sprawiedliwość Chrystusa, to wtedy twoje miejsce jest w niebie. Jeśli będziesz odziany w łachmany swojej własnej sprawiedliwości, to będziesz tak naprawdę nagi przed Bogiem i wtedy czeka cię potępienie. Obyśmy nie znali nikogo, kto trafi do takiego miejsca sądu. Dlatego, że to jest rzecz, która napawa wielkim strachem i smutkiem. Kolejne miejsce. To jest miejsce z Ewangelii Jana, 14 rozdział. To są słowa Pana Jezusa. Początek 14 rozdziału Ewangelii Jana zawiera obietnicę Pana Jezusa dotyczącą właśnie nieba. I Pan Jezus mówi wyraźnie. Pierwsze 6 wierszy chciałbym przeczytać. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jakież ważne słowa. Te słowa z ust Pana Jezusa, po pierwsze, są powiedziane po to, żeby
się nasze serce nie trwożyło. Że Bóg może być celem naszej wiary i Pan Jezus, który jest Synem Bożym, drugą osobą bóstwa, bo Bóg objawił nam się w Słowie Bożym w trzech osobach. Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Te trzy osoby są równe w chwale i mocy i wszystkie trzy pracują wspólnie ku temu, żeby nas przywieść do Boga. Dziś dzieje się tak, że Duch Święty właśnie już niejedno serce przekonał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pan Jezus zmarł na krzyżu Golgoty, aby to zbawienie było możliwe. Bóg Ojciec z troską pytał jeszcze przed wiecznej wieczności, kto nam pójdzie? W Izajasza 6 rozdział o tym czytamy. Oto jestem, poślij mnie, odpowiedział Pan Jezus. I doskonale ta Boża praca została sfinalizowana na ofierze na krzyżu, gdy Pan Jezus powiedział, wykonało się. I dzisiaj mamy pewną podstawę do tego, żeby nie troszczyć się, nie trwożyć się, ale z radością przyjąć Boże zbawienie i skorzystać z tego zaproszenia, że w domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. I tutaj nie ma miejsca na gdybologię. Pan Jezus powiedział wyraźnie, gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Gdyby było miejsce tylko dla 144 tysięcy, powiedziałbym wam. Gdyby było miejsce tylko dla Izraelitów, powiedziałbym wam. Nie. Podstawą jest to, że mamy Boga za Ojca. Podstawą jest to, że przyjęliśmy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Każda dusza może z tego zaproszenia skorzystać. Dla nikogo nie zabraknie miejsca. Pan Jezus wyraźnie powiedział, nikogo, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Ty nie będziesz pierwszy. Przyjdź do Jezusa, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, a On cię nie odrzuci. Jest trzeci wiersz, który właśnie wskazuje na ofiarę Pana Jezusa, która była właśnie tym odejściem. Bo Pan Jezus mówi, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Ofiara krzyżowa składała się z ukrzyżowania Pana Jezusa, złożenia go do grobu i zmartwychwstania i w niebo wzięcia. Od tego momentu nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby Pan Jezus przyszedł i znowu wziął nas do siebie. Ta obietnica trzeciego wiersza pokazuje, że błędne jest wyczekiwanie różnych znaków, których się lękają narody. Obliczanie jakichś dat. Nie, Pan Jezus powiedział wyraźnie, że na Bożym zegarze po w niebo wzięciu następnym punktem tego zegara jest przyjdę i wezmę was do siebie. Oczywiście wiele wydarzeń się wydarza, ale z punktu widzenia zbawienia, pochwycenie, zabranie wierzących do nieba nie jest przez nic w Biblii poprzedzane. Czekamy Boży Synu Cię. To jest znany hymn chrześcijański. Nie czekamy na nic innego, nie czekamy na nikogo innego, tylko na Jezusa, który weźmie nas do nieba, do naszego domu. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. I kto jest tą drogą? Pan Jezus Chrystus jest tą drogą, Pan Jezus Chrystus jest tą prawdą i Pan Jezus Chrystus jest życiem. Bez Niego nie ma życia, bez Niego nie ma prawdy, bez Niego nie masz szans, żeby iść właściwą drogą.
Jeszcze jest miejsce z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 wiersz, który chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę. To jest na stronie 121. To jest bardzo ważny wiersz. Niektórzy mówią, że to jest Biblia w pigułce. To jest 16, 17 i 18 wiersz. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Te mocne słowa wyraźnie wskazują na to, że Bóg umiłował świat. I efektem tej miłości, objawem tej miłości jest to, że dał na ofiarę swojego jednorodzonego, jedynego w swoim rodzaju Syna, który stał się doskonałą ofiarą na krzyżu Golgoty. I teraz każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, bo to jest cel Bożego działania tutaj, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to jest to życie wieczne? Życie wieczne to jest takie życie, które nie ma końca, każdy powie. To prawda, ale to jest życie Boże. To jest życie, które jest wieczne, a więc nie ma końca, ale też nie ma początku. Staje się człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa, uczestnikiem tego życia wiecznego. Czyli staje się zbawiony raz na zawsze. Nie można stracić zbawienia, bo wtedy te słowa byłyby kłamstwem, bo Pan Jezus daje życie wieczne, nie chwilowe. Jeśli stracić można by było zbawienie, to wtedy nie byłoby to prawdziwe, ta obietnica dotycząca życia wiecznego. Więc mamy Pana Jezusa, który wszystko może poddać swoją mocą, i wiemy, że On gwarantuje, że da nam życie wieczne, gdy do Niego przychodzimy. Ja już 25 lat temu uwierzyłem w Pana Jezusa i od razu otrzymałem od Niego życie wieczne. Każdy, kto przychodzi do Pana Jezusa bez jakiejkolwiek wymowy, dostaje to, co Pan Jezus wywalczył na Golgocie. Życie wieczne. Życie Boże. Zamieszkuje w nim, w takim człowieku, od tego momentu, gdy uwierzy, Duch Święty, czyli osoba bóstwa, Bóg, Duch Święty, staje się mieszkańcem takiego człowieka. Taki człowiek staje się świątynią Boga, bo skoro mieszka w nim Bóg, to jest to świątynia Boga, gdy mieszka Bóg w jego ciele. I taki Duch Święty, ten Duch Święty, zaczyna oddziaływać na życie takiego człowieka. Jest pieczęcią, jest w pewnym sensie ślubnym pierścionkiem zaręczynowym na przyszły ślub barankowy. Ten Duch Święty jest gwarantem tego, że zbawienie jest nieutracalne. I to mamy w Synu, w Panu Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus Chrystus jest dowodem, że Bóg posłał swojego Syna na świat nie po to, żeby świat został potępiony, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Jeśli jeszcze nie wierzysz w Pana Jezusa, uwierz. On jest jedynym, który nigdy nikogo nie zawiódł. Gdy właśnie 25 lat temu w takim dużym miejscu, gdzie było głoszone Słowo Boże, kaznodzieja spytał, kto chce uwierzyć w Pana Jezusa, niech teraz Go zaprosi do swojego życia. Ja byłem wtedy zbuntowany młodym człowiekiem,
ale wtedy mnie przeszyła jedna myśl. Pan Jezus mnie nigdy nie oszukał. W tym świecie wielu drani spotkałem. Wielu niby porządnych ludzi, którzy mnie zawiedli. Wielu bardzo porządnych ludzi, którzy też mnie zawiedli. Ale Pan Jezus nigdy mnie nie zawiódł. I ta myśl wtedy spowodowała, że natychmiast porzuciłem wszystko i poszedłem za Jezusem. Bo Pan Jezus jest jedynym, któremu możesz zaufać. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Jeśli nie wierzysz Synowi Bożemu, to czynisz go kłamcą. Twierdzisz, że On oszukuje. Czy nie jest godzien potępienia ktoś, kto takie myśli ma o Synu Bożym? Że Mu nie ufa? Nie ufać możemy jakiemuś osobnikowi, który nas oszukał. Jezus nigdy cię nie oszukał. Więc jeśli wierzysz w Niego, nie będziesz potępiony. Chciałem powiedzieć taką, zilustrować taką sytuację, że gdybyśmy poszli na cmentarz i zaczęli się przysłuchiwać, każdy może powiedzieć do uchem, do pomnika, to byśmy może powiedzieć słyszeli różne sytuacje, które tam ci ludzie przeżywają. I ci ludzie przeżywają różne sytuacje, wołają. Dlaczego tu się znalazłem? Czemu mam nieprzebaczone? Ile po prostu rzeczy, które mnie spotkało na tej ziemi, po prostu nierozwiązanych i tak dalej. Zapytajmy samych siebie, czy wszyscy nasi bliscy, którzy odeszli, mają to swoje życie uregulowane, czy są w niebie. Pewien wierzący człowiek, chcąc zilustrować młodym ludziom, zaprosił ich na cmentarz i kazał po prostu im mówić cicho. Uspokójcie się. Zobaczcie, tu wszystko mówi. Tu wszystko po prostu słychać. I ci młodzi ludzie tak się wystraszyli i zaczęli po prostu nasłuchiwać i faktycznie zauważyli, że te pomniki mówią. Jako młody człowiek, zanim się nawróciłem i w czasie mojego nawrócenia, wiele razy chodziłem na cmentarz. A tam 3 lata wcześniej zmarł mój ojciec. I wiecie co? Byłem przekonany, że po prostu wiecie, ojciec jest bardzo bliską osobą. Nie wiem do dzisiejszego dnia, jak jest jego, może powiedzieć, miejsce, gdzie przebywa. Ale ja moje wiem, gdzie jest moje miejsce. Moje miejsce jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekuję mojego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj w żaden sposób nie chcę się wywyższać, ani powiedzieć po prostu z takim, może powiedzieć, zadufaniem, ani z wyższością nad innymi ludźmi, że ktoś może powiedzieć, że ma jest w niebie, a ktoś może powiedzieć, że nie. Nie. Jeżeliśmy słyszeli, jeżeli ktoś mówi, że jego miejsce jest w niebie, to nie na podstawie swoich własnych uczynków, ani swojego dobrego życia, tylko na podstawie tego, że krzyż Golgoty stanął 2000 lat temu i że tam na tym krzyżu zawisł Jezus Chrystus i że każdy, kto po prostu przychodzi do Zbawiciela i wyznaje swoje grzechy i przyznaje się do swojej winy, Pan Jezus przebacza mu. Tak jak Łotrowi, tak jak synowi marnotrawnemu, tak jak innym, którzy przyszli i otrzymali zbawienie i mają życie wieczne. To taki właśnie ja przyszedłem i mam życie wieczne. I to jest wielką radością, aby właśnie inni ludzie też to mieli. Ale ktoś zapyta, dlaczego po prostu tak mało jest tych, którzy mają pewność zbawienia? Dlaczego tak mało jest tych, którzy po prostu mają tą pewność, że idą do nieba?
I że mogą powiedzieć, moja ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Dlatego, że po prostu, że nie chcą przyjść do krzyża. Nie chcą przyjść po prostu do Pana Jezusa i prosić Go o zbawienie. Jakże mało jest ludzi, którzy po prostu, którzy chcą zaufać Jezusowi. Chcą zaufać temu Słowu, które jest jedyną prawdą i życiem. Które jest Słowem, które po prostu nie przemija. To Słowo, które właśnie nam Bóg pozostawił, żebyśmy Mu zaufali całkowicie. Każdy chce wierzyć w swoje własne uczynki. Chce mieć zaufanie do swojego własnego życia. Może do jakiegoś człowieka. Może po prostu do jakiejś osoby. A nie chce zaufać jedynemu Bogu prawdziwemu, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dlaczego po prostu wierzymy wszystko inne, a nie wierzymy prawdziwemu Bogu, który po prostu, który tylko daje życie? Bóg daje życie. Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, który stał się człowiekiem, który właśnie po to stał się człowiekiem, aby za nas grzeszników swoje własne życie położyć. I On przyszedł na ziemię, aby właśnie za nas zapłacić i później sam zmartwychwstał, abyśmy i my też zmartwychwstali. Ale najpierw musi się stać, można powiedzieć, nasze pojednanie z Bogiem. Nasze po prostu odkupienie. Musimy po prostu przyznać się do swojej własnej winy, do swojego własnego grzechu, przyznać się przed samym Zbawicielem, nie przed ludźmi, kochani. Człowiek tego nie załatwi. Sprawy z niebem się z ludźmi nie załatwi. Sprawy z niebem i z domem w niebie trzeba załatwić z Bogiem. Z tym, który tam tym właścicielem jest. Po co chodzić do człowieka, kochani? Człowiek nie załatwi. Człowiek tam nie może nic załatwić. Tylko może załatwić ten, który tam naprawdę jest. A jest tam Jezus Chrystus. Jest to prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Kochani, nie możemy chodzić po pośrednikach. I szukać rozwiązania po prostu gdzie, byle gdzie. Nie. Musimy przyjść do konkretnej osoby. A tą konkretną osobą jest właśnie Jezus Chrystus. Który swoje własne życie położył, aby takich grzeszników jak my uratować. Chyba, że jesteście dobrymi ludźmi. No to bardzo mi przykro, zły adres. Bo Pan Jezus tylko ratuje grzeszników. Tylko i wyłącznie. Ani dobrych, ani sprawiedliwych, ani tych, co polegają na swoich własnych uczynkach, On nie jest w stanie uratować. On tylko chce uratować tych, którzy są grzesznikami. Kochani, na cmentarzu, jak już na początku wspomniałem, wielu jest pochowanych dobrych ludzi. Przejdźcie się na pogrzeb, kiedy, można powiedzieć, jest wyczytywane i mówione o danym człowieku, jak dobry jest i tak dalej. To po prostu to same są pochwały. Bóg myśli inaczej. Bóg dla każdego z nas ma jedno imię. Znacie? Grzesznicy. To jest jedno imię od Boga. I wszyscy tak się nazywamy. I zresztą człowiek, to człowiek po prostu, sam ta nazwa człowiek oznacza grzesznik. I musimy sobie zdać z tego sprawę, kochani, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Zbawiciela. I tylko i wyłącznie Jezus Chrystus jest Zbawicielem i nie ma innej możliwości. I dlatego po prostu tutaj, na tym miejscu, nie opowiadamy po prostu nic innego, jak tylko właśnie o tym, żeby człowiek sam osobiście zrobił ten krok. I przyszedł do Jezusa Chrystusa i wyznał Mu swoje grzechy. Swoimi własnymi słowami. Panie Jezu, ratuj mnie. Zobacz, moje życie po prostu było przez tyle lat. Sam chodziłam. Bez Ciebie. Zmarnowałem. Kochani, ja wiele razy mówię, chodziłem 21 lat bez Boga. Tak. A teraz chodzę z Bogiem. I wiem, że po prostu, że moje życie się zmieniło i coraz bardziej przybliżam się do nieba i przyjdzie chwila, że po prostu, że stanę i będę patrzył w twarz mojego Zbawiciela, który ma na swoich rękach przebite gwoździe, ręce przebite gwoździami i nogi ze względu na moje grzechy. Tak.
I to jest wspaniałe, kochani, że ja to wiem, że to dla mojej winy i dla mojego grzechu te gwoździe tam były i on musiał wisieć ze względu na mnie. Ja po prostu to wiem. Ja bym chciał, żebyście wy też to wszyscy wiedzieli. Że ten, który tam na krzyżu wisiał, zawisł też ze względu na was. Kierowca pyta mnie, skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. A on mówi, a jestem z Kanady i wierzę w Jezusa. Ja mówię do niego, ale przecież wielu ludzi wierzy w Jezusa. On mówi, bardzo niewielu. To mnie zastanowiło, bo pochodzę z takiej religijnej rodziny, gdzie co niedziela chodziło się do kościoła, gdzie wcześniej od dziecka byłem wychowywany w tym duchu, żeby być księdzem. I właściwie się przymierzałem do tego też i po liceum. Nawet byłem, takie miałem początki w nowicjacie u franciszkanów za Krakowem. I miałem różaniec na szyi, nawet codziennie chodziłem do kościoła. I nawet ksiądz u spowiedzi mówił mi, nie przychodź tak często. Mimo tego, że byłem codziennie w kościele, czegoś mi brakowało. Miałem świadomość, że ciągnie mnie do grzechu. I szukałem Boga. Odwiedzałem różne kościoły, ale no, jakoś nigdzie tego Boga nie znalazłem. W końcu zacząłem się modlić. Boże, jeśli jesteś, to powiedz mi, co mam robić. I to powtarzałem przez kilka dni właściwie to samo zdanie. No i wtedy był ten moment, że mieszkałem u mojego brata w Niemczech. Nie miałem pracy. Nie wiedziałem, co mam dalej robić w życiu i czekałem na odpowiedź od Boga. Wtedy zdarzyło się to, co już zacząłem opowiadać. I ja mówię do tego Kanadyjczyka, ale przecież jest wiele dróg do Boga. On mówi, nie, jest tylko jedna. Jezus jest tą drogą. Zatrzymaliśmy się i on mówi, czy chciałbyś się pomodlić? Ja mówię, no... Dobrze, wyszliśmy z auta i wtedy coś takiego powiedziałem, Boże, jeśli rzeczywiście Ty jesteś, to teraz pokieruj mną, powiedz mi, jak mam Ciebie znaleźć. I w tym momencie dojechało drugie auto, to byli Niemcy, oni jechali po prostu jedni za drugim. I wtedy w tym drugim aucie, z tego drugiego auta zapytali mnie, czy chcesz iść za Jezusem? Takie pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Właściwie, czy chcesz iść za Jezusem? Pan Jezus też, kiedy żył tu na ziemi, to też i to mówił. Chodź za mną. Dzisiaj Jezus jest w niebie. Ale to wezwanie jest cały czas żywe. I tak właśnie, kiedy padło to pytanie, to ja wiedziałem, że to jest odpowiedź na moją modlitwę. Pytałem Boga, co mam robić? Padła odpowiedź, idź za Jezusem. I nie wiedziałem, co to znaczy tak naprawdę pójść za Jezusem, ale wiedziałem, że jest to ratunek dla mnie. I wtedy powiedziałem, tak, chcę iść za Jezusem. I ten człowiek powiedział, powtarzaj za mną. To były dwa zdania. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, że Ty za mnie umarłeś. Wybieram Cię jako mego Pana, Zbawiciela. To był koniec. Wtedy zostałem już sam na drodze. Dostałem Nowy Testament. Nigdzie się nie zapisałem. Nikt mnie do niczego nie namawiał. Po prostu
wybrałem Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela. Byłem dalej sam, czytałem tylko Biblię, ale nagle tę Biblię czytałem inaczej niż zawsze. Wcześniej byłem ministrantem, czytałem w kościele starsze listy, ale w tym momencie to Słowo Boże przemawiało do mnie w nadzwyczajny sposób, inaczej niż wcześniej. I wtedy już wiedziałem, że coś się zmieniło. Jestem innym człowiekiem. Jezus jest moim Zbawicielem. To było 22 lata temu i do tej pory idę za Jezusem. Już tutaj dużo dzisiaj słyszeliśmy na temat zbawienia. Jedno zdanie tylko chciałem przeczytać z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 wiersz. Strona 285, kto by chciał znaleźć. 285, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 wiersz. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. A więc tym miejscem najświętszym jest niebo. Tym, który wszedł tam przed nami, jest Jezus. W jaki sposób możemy wejść? Przez krew Jego. To jest jasne z tego, co tutaj czytamy. I to jest droga żywa. Tu muszę sobie wyobrazić żywą drogę. My chodzimy po kamieniach, po piasku. A to jest żywa droga. Dlaczego? Chciałbym to podać na przykładzie. Był w pewnym mieście, chyba to było w Liverpoolu, był pożar. Dojechała straż pożarna. Był wysoki dom. Drabina okazała się za krótka. Niewiele, może 2 metry, ale zabrakło. Ci ludzie stali, płomienie za nimi i nie mieli jak zejść. Wtedy strażak wszedł po tej drabinie, stanął na ostatnim szczeblu, chwycił się parapetu i ci ludzie zeszli po nim dalej na dół. On stał się żywym elementem drabiny. Dlatego tutaj czytamy drogą żywą. Tą żywą drogą jest Jezus. On tutaj po to właśnie przyszedł i dalej żyje, żebyśmy po Nim niejako, czy przez Niego mogli wejść do nieba. Niebo jest realne. Czytamy w Biblii 7 potomek po Adamie w Księdze Rodzaju, Henoch. On 300 lat chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg do nieba. Czytamy o Eliaszu, który na rydwanie ognistym wstąpił do nieba. Później razem z Mojżeszem pojawił się z Panem Jezusem na Górze Przemienienia. A więc oni też razem są w niebie. Apostoł Paweł za życia był zabrany do nieba i potem wrócił. Ale o tym nie chciał mówić, bo było to zbyt wzniosłe. Pan Jezus wstąpił z nieba, żeby przyjść na ziemię i wstąpił do nieba, bo go uczniowie widzieli, świadkowie tego wydarzenia. To możemy przeczytać na przykład w Ewangelii Łukasza, ostatni rozdział, jak on długo unosił się do nieba i oni długo za nim patrzyli. Już zniknął, ale jeszcze tam patrzyli. Tak można by powiedzieć, zapatrzyli się. Wtedy aniołowie, to w Dziejach Apostolskich czytamy, mówią: mężowie galilejscy, dlaczego tak patrzycie w niebo? Ich zamordowało. Ten Jezus, który poszedł do nieba, wróci z powrotem. A więc niebo jest realnym miejscem, w którym jest Pan Jezus, w którym są wszyscy wierzący, w którym też każdy, kto wierzy w Niego, też będzie. A nawet i czytamy coś takiego, co jest zadziwiające, czytamy to w liście do Efezjan, że posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie, Jezusie. Czyli jak gdyby to już było. To jest tak pewne, że tam będziemy. Tak pewne, że tam będziemy. Tak jest to napisane. I jakbyśmy już tam byli. Jest to realne miejsce. Kto jest zapisany w Księdze Życia, tam ma swoją ojczyznę. Kiedy uczniowie przyszli, to mówili: Panie, i demony są nam podległe. A Pan Jezus mówi: nie cieszcie się z tego, że demony są wam podległe,
ale że wasze imiona w niebie są zapisane. Czy wszystkich nas imiona zapisane są w niebie? A to dzieje się w momencie uwierzenia. A wierzyć to jest rzeczywiście zaufać temu, który to mówił, Jezusowi Chrystusowi. Zaufać Mu. Nie tylko wierzyć, że On istniał. Bo to jest takie ciekawe, że w Ewangelii czytamy, że nie wierzyli w Niego, chociaż przecież Go widzieli. Więc to nie jest kwestia wierzyć, że On istniał, że był. To nie zbawia. To, że nawet jest Bogiem, jeśli ktoś wierzy, to też nie zbawia. Jeśli ktoś nawet by unikał grzechu, to też nie zbawia. Zbawia to, jeśli uwierzymy, że Jego krew daje nam zbawienie dziś i oczyszcza od wszystkich grzechów. Wierzysz w to? Umiłowany Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas na krzyżu Golgoty. Ty nie żałowałeś Go i teraz prosimy Cię o to, żebyś pobłogosławił te słowa, które były mówione, które były słyszane, żeby wykonały swoją pracę, jak obiecałeś, że żadne Twoje słowo nie wróci do Ciebie, nie wykonawszy swojej pracy. Amen. 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 Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś żywy, prawdziwy, dostępny dla każdego, że Ty rozumiesz nasze serca, też i nasze wątpliwości. Ty też i byłeś otoczony apostołami, którzy też wątpili, mieli te chwile zwątpienia, ale Ty ciągle wychodziłeś im naprzeciw, tak jak i wobec Piotra czy Tomasza. Powiedziałeś do niego, nie bądź niewierny, ale wierz. Tak, Panie, Ty szukasz tych, którzy by byli szczęśliwi, nie widząc, ale tylko wierząc. Prosimy Ciebie właśnie, żeby ta wiara dzisiaj stała się udziałem wszystkich tutaj w tym pomieszczeniu. Amen. Amen.